Parada samorządowców ulicami Rzeszowa, uroczysta msza święta odprawiana w kościele Farnem w intencji podkarpackich samorządów, a także okolicznościowa konferencja, podczas której wyróżniani są najlepsi gospodarze lokalnych wspólnot, to stałe punkty samorządowego święta w Rzeszowie. Samorząd to jest służba publiczna dla mieszkańców, dla każdego obywatela. I samorząd jest w kategoriach władzy najbliżej lokowany tego obywatela. Obywatel, jeżeli ma jakieś potrzeby, jeżeli ma jakieś problemy, to w pierwszej kolejności zwraca się do wójta, do burmistrza, do prezydenta i tam szuka rozwiązań tych swoich problemów. Ale i także może wyrazić swoją aktywność w odniesieniu do tych władz samorządowych, do radnego miejskiego, do radnego gminnego. To tam może składać wnioski i tam może też postulować pewne swoje pomysły, które ma. I to jest ważne. W Rzeszowie samorządowcy mówili o tym, jak rodziła się idea samorządności. Senator Matusiewicz przypomniał, że już w 80 roku Komisja Krajowa NSZZ Solidarność postulowała powstanie samorządów, co stało się faktem 10 lat później za sprawą uchwalonej przez Senat RP ustawy. A co zmieniła ta ustawa w Polsce? Uchyliła te zapisy o własności państwowej. I gminy mogły być właścicielami nieruchomości i innego majątku jako mienia komunalnego. Do tej pory wszelka własność to była własność państwowa, własność Skarbu Państwa. Druga taka ważna sprawa to wyłączyła z budżetu państwa finanse gmin. Gminy po raz pierwszy same mogły uchwalać budżet. Zmieniła zasady reprezentacji. Gdyż pierwsze demokratyczne wybory, mówiąc tak przenośni, kartka wyborcza zadecydowała o tym, że przeprowadzono w samorządach dekomunizację, bo kandydaci Komitetów Obywatelskich Solidarności w większości zdobywali mandaty i oni tworzyli zręby samorządności już w wolnej Polsce. O tym, jak wyglądały początki samorządów gminnych, mówił wójt gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, który zarządza gminą już 7. kadencję. W większości gmin Podkarpacia stan infrastruktury gminnej typu drogi, wodociągi, kanalizacja czy gazyfikacja, telefony był zbliżony do zera, można powiedzieć. Były to szczątkowe inwestycje, często źle funkcjonujące. Przed rokiem 90. o tym, co ma być realizowane w gminie, która droga ma być budowana, nie decydowali mieszkańcy czy ich przedstawiciele, ale decydowała władza wojewódzka. Podczas uroczystości marszałek Władysław Ortyr oraz poseł Bogdan Żońca wręczali złote i srebrne odznaki honorowe Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Złotymi uhonorowani zostali Zygmunt Cholewiński, Bożena Gmyrek, Eugeniusz Galek, Robert Godek i Wiesław Kubicki. Srebrne trafiły do Andrzeja Matusiewicza i Józefa Jodłowskiego. Najwyższe sukcesy to ja myślę, że sukcesy w rozwoju gospodarczym, w kategoriach też poprawy infrastruktury, która służy i gospodarce, i mieszkańcowi, sprawy ochrony środowiska, kanalizacji, wodociągowanie, myślę, że infrastruktura drogowa, ale i też infrastruktura społeczna. Trzeba pamiętać o tym, że samorządy zajmują się szkołami, na które nie mają właściwego pokrycia, jeżeli chodzi o finanse, ale też bardzo o to dbają i wiedząc o tym, że to jest sprawa bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju społecznego, wielka inwestycja w przyszłość. A co jest największą bolączką samorządów? Pieniądze. Oczywiście dzisiaj samorząd musi być samorządny i z tym mamy największy problem. Niestety kolejne regulacje ustawowe, pewne ograniczenia czy nowe zadania, które są dodawane do samorządów, za którymi nie idą środki finansowe przeznaczone na ten cel, sprawiają nam dużo problemów. A więc dzisiaj, jeżeli samorząd ma realizować swoje plany, powinien mieć dużą swobodę wydatkową, również pod względem kompetencji. Niestety dzisiaj w ustawach to, co jest zapisane wprost dla samorządu, możemy realizować. Co roku w dniu swego święta najlepsi samorządowcy z regionu są wyróżniani i nagradzani. Laureatami tegorocznej edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa zostali powiat rzeszowski, starosta Józef Jodłowski, miasto i gmina Lesko z burmistrzem Barbarą Jankowską, miasto Mielec i prezydent Daniel Kozdęba. Za najlepiej zarządzaną gminę kapituła konkursu uznała Tryńcze i wójta Ryszarda Jędrucha. Podkarpacka Nagroda Samorządowa przyznawana jest wspólnie przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Tygodnik Regionalny Nowe Podkarpacie.
Co roku zrzeszające samorządów z regionu Podkarpackie Stowarzyszenie nagradza także zdolną młodzież. W tym roku 25 utalentowanych uczniów podkarpackich szkół otrzymało nagrody ufundowane przez samorządy. Uhonorowane zostały również najlepiej prowadzone strony internetowe.